Dobra. Jesteśmy na wizji? Okej. Okay. Dzień dobry Państwu! Witam Państwa bardzo serdecznie w ten lekko pochmurny dzień. Właśnie w tym miejscu dzisiaj rozegrają się fantastyczne sceny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo. Hej! O Boże! Skąd on się tu wziął? Taki piękny. Spójrz na mnie. Widzisz, jak jestem ubrany? Wiesz, ile kosztowała mnie marynarka? 1500 papierów. Chyba nie pomyliłem adresu. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś pięknego. No ładne cacko. To ile gości będzie? Kameralnie. 150. No pewno, te huczne śluby to już przeżytek. Ale ten Staszek to jest nowoczesny. Podobno cały samochód Coca-Coli z miasta przywiózł. A czym do ślubu? Mercedesem. Białym. Ojej, nie mów. Kupił? Nie, wynajął. I wideo. Będą pokazywać? Nie pokazywać, tylko nakręcać. Na pamiątkę. Matka, córkę i zięcia błogosław. Oj, córciu, córciu! Już ty długo panienką nie będziesz! Już ci za mąż trzeba iść! Już ty panienką długo nie będziesz! I bardzo dobrze! Jak ja zakochany jestem. Myślałem, że jesteś bardzo zdenerwowany. W końcu to najważniejszy dzień w twoim życiu. Tymczasem wiele spraw może pójść nie tak. Może nie dojrzałeś do małżeństwa. Może ona nie jest gotowa. Może ma jakieś denerwujące nawyki, o których nie wiesz. Może ty masz jakieś denerwujące nawyki, o których ona nie wie. No i nie zdziwiłbym się, gdybyś teraz zemdlał. Proszę powtórzyć pytanie. Arkadiuszu Inwektor, czy chcecie dobrowolnie bez żadnego sensu zawrzeć związek małżeński? Ile mam czasu na odpowiedź? Stop! Stop! Czas minął. Pytania są tendencyjne. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Przepraszam bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Ogłaszam własnym mężem i żoną. To jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Niech każdy sam płaci za własną głupotę. Szczęście moje. Jak to dobrze, że to na ciebie to trafiło. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Ja tam jestem zarówno uprawnieniem, ale kobieta ma smuchać męża. Trafiła kosa na kamień. On z nią zrobi porządek. Oj, dobre to były czasy. W potrzebie i granat pod ręką był, i karabin. Grzeszysz, grzeszysz. Kościele cię nie widzę. Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. Uspokój się, nie pij tyle. Swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Oj, łakomczuszek z pana. Ja widziałam, jak pan przełknął ślinkę. Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. Ale się porobiło, co? Ach, nieważne, napijmy się. To alkohol! Największa trucizna! Pan żonaty. 3 razy. Chłop 2 godziny sam, to tak jakby już nie był sam. Ja tam wódki nie lubię. O, wiesz. Ale wiro importowałem. To... jak mnie pocałujesz? Co? To co? Zapraszam na górę. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki. A teraz gwóźdź programu. Dynamiczna para taneczna. Przed państwem państwo Ciamajdowie. Jak mam tańczyć na weselu, skoro nie wiem, jak się to robi? Coco Jumbo i do przodu. To moje hasło. Dobre, nie? Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to... mało. W kasę jak wieniurecka, ten szlagier pyzdra. Zobacz, bracie, spójrz, jak oni się ruszają. Przykumaj te kocie ruchy. Moglibyśmy się wiele nauczyć. Ale jedna tam miała bimbały. Ja państwa bardzo przepraszam, ale moja żona przeprasza, bo śpi. Za nie mogło biedactwo. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali wieczorek. Z bliska? To masz ze 3 lata więcej. Jednak wiesz co, wy faceci jesteście beznadziejni. To był ciężki dzień, ale na szczęście czeka mnie jeszcze trochę przyjemności. Doctor, I'll...
I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ting, tang, wah, wah, wah.